wszystkim, z tej strony Atakama. No właśnie, jak gra na kolejny vlog ze stajni. Jest tak zimno, że dramat. Rudy tam jest, po lewo. O, cześć, idzie do nas. Czy to nie ten Rudy? To Heban, hej. O, my przyjechaliśmy motocyklem. Słuchajcie, jest tak zimno, że to jest jakiś dramat. Naprawdę. No ale dobra. Jakoś ogarnie. Rudy chce się do ciebie przyjść przywitać. Santa! Chodź, księżniczko. Santa! O, przyszedł do ciebie. Santa idzie. Cześć, Wronek. Cześć, Myszku. Hejo. Dzień dobry. O, jaka cieplutka, o Boże. To mam takie kopytka brudne. Brudne kopytki ma. O Jezu. Zimno, co? Cześć, Wronek. Normalnie mi się tak ręce trzęsą, że to jest dramat. Ma sierściucha już. No, Wronek. Niby Hiszpan, ale sierść ma na zimę. Nie mam nic w kieszeni. O, idzie Dantuś. Okej, nasze koniki są już na tym drugim padoku. Wszystkie trzy. Puściliśmy ich z kantarami na razie, ale zaraz im te kantary pościągam, chociaż nie wiem, co robimy najpierw. Czyścimy je wszystkie? Możemy. Wszystkie naraz? No. O, no dobra. Do dzisiaj czyścimy wszystkie naraz. No zobaczymy, jak to. Sanda w ogóle przy nich wszystkich jest taka malutka. Dante stoi niżej, tak, ale bardziej chodzi mi tutaj o taką, no że... Ta głowa jest taka mała. O nie, o nie, o nie. Jednak zmiana planu, jednak najpierw idzie Rudy. Ogarniemy go troszkę, troszkę sobie pochodzi. Zobaczymy, jak to będzie. Santa i Dante tam stoją na razie. Ogarniemy je później. Więc ja nie chowam tych naszych rzeczy, tylko ja tutaj zostawię. Prawda, Rudy? Tak. A, Rudy. A Rudy dzisiaj... Patrzcie to. Jaka sierść. O jać. Tutaj ma ranki. Ja w ogóle zamówiłam taki krem na rany jakby. Nie będę mu tego odrywać, ale... Zamówiłam krem na rany. W ogóle Rudy ostatnio miał taką fazę, że się strasznie trząsł, jak padał deszcz. Nie było zimno, a on się strasznie trząsł, więc zamówiliśmy też derki, żeby, wiecie, no, przystosował się. To jednak sportowy koń, który nie był na wolnym wybiegu i dla niego to jest nowa sytuacja. I tak się cieszę, że zarósł trochę, bo jednak, no, no wiecie... No ciężko. Ciężko takiemu sportowemu konikowi, gdzie był derkowany, gdzie wychodził tylko na kwaterki. Nagle tutaj się odnaleźć na tym wolnym wybiegu. Zobaczcie, zero mięśni dodatkowo. Naprawdę, no z tym koniem trzeba trochę porobić. On musi trochę pochodzić, żeby te mięśnie nabrać. Jedzonko dostaje najlepsze, jakie może, bo znuby. Więc no staramy się, żeby przytył jak najbardziej. I tak już super się zachowuje teraz, bo wcześniej, żeby tutaj stał, jak koni innych nie było, no to było no, nie do ogarnięcia. No. A teraz już, no dzięki... Dnia na dzień coraz lepiej, z godziny na godzinę pracy też coraz lepiej. Nie, no jasne, że tak. Także idziemy czyścić, a ja wam teraz pokażę w ogóle jeszcze, co Antek mi kupił. Antku, gdzie to jest w ogóle? Antek ma to schowane w plecaczku. No nie, motorem. No nie, powiedziałam na początku, że motocyklem przyjechaliśmy. Patrzcie, takie coś. Ja mogę sobie tu wsadzić telefon i dać to na klatę. I jakby będziecie mieć wszystko z pierwszej osoby, więc jak tylko wsiądę na konia,
to będziecie mieć dzisiaj trening właśnie z pierwszej osoby. Myślę, że to będzie spoko, bo ja też nie muszę, wiecie, rąk. Mogę sobie to przystawić, na przykład nagrać na TikToka, ale też nagrać na vloga. Także super sprawa. Antek, jeszcze ci zimno? Nie, już lepiej. Jeszcze teraz się poruszamy przy tym. No, Antek mówi, że dzisiaj nie chce wsiadać. Nie, dzisiaj nie. Nie, dzisiaj Antek sobie odpuszcza. Ojeju, ktoś się tutaj zahaczył o nosek. Tak? No tak. Więc Antek dzisiaj nie pomaga, tylko tutaj czyścić. Może wsiądzie na koniec, na stępa już. No zobaczymy. O, tutaj jest, widzisz, takie... Coś tu ma. O, tak pod słońce widać. Chodź tu, zobacz na nagraniu. A no, widzisz? Faktycznie. Jest tutaj. Ma wypalony jakiś taki herb, czy co to jest? No, no, okay. No. No nic. Dobierzemy się do roboty, a ja sobie założę to już, żeby już mieć. Ej, dobra, mam nałożone to już na klacie, więc teraz mi powinno być lepiej, teoretycznie. Kota się wystraszył. Dobra. Za każdym razem. Czy ty wziąłeś? Nie, mam tu jakąś szczotkę. Ej, dobra, Jezu, jak mi dziwnie, że mogę dwie ręce używać. Tak na szybko jeszcze przelecę to, co Antek tutaj robił. Ciekawe, jakie to będzie miało drgania. W sensie... O, ale patrz, widzę, że tutaj, bo on wcześniej tutaj się uginał troszkę. Już jest lepiej. Już nie ma takich bolesności plecków, jak miał wcześniej. Nóżki. No, ja wiem. Ja wiem. Tą grudę trzeba sprawdzić mu później. Czekajcie, tak trzeba bardziej, żebyście widzieli. Ja się muszę nauczyć użytkowania tego. Brzydko te nóżki. O, na tych białych to wszystko widać, nie? Ej, ale to jest mega wygodne, że ja nie muszę nosić w ręku tego telefonu. Ja cię. A, tak jesteś mistrzem, naprawdę. Mam najlepszego chłopaka na świecie. Zostawcie łapeczkę dla Antka na jego kanale. Możecie w ogóle tam wejść zobaczyć, bo Antek ostatnio galopował na Saliwanie, na drugiej swojej jeździe. Więc możecie... No dobrze, ale możecie wejść zobaczyć, bo było śmiesznie. Sali, nóżka. Daj nóżkę. No da. O matko. Czuję się trochę tak, jakbym miała GoPro. No, trochę tak. Nagrywa się? No. A widzę. No. Gdybym musiała zablokować sobie przy nagrywaniu, bo może być tak, że... A nie, no nie powinien ci nigdzie nacisnąć. Nie, raczej nie. Daj tyły. O Jezu, ty tak to podnosisz, że normalnie nie wiem. Nie, lepiej to, skończ, że on jeszcze trzyma. Tak. Tak? Ja w sumie rzadko mu czyściłam. Nie, no teraz się oparł mocno na mnie. No. Dobra, Antek mi go już prowadzi. Jak rytmicznie. Kurde, nie wzięłam rękawiczek. Nie, dobra. Chyba damy radę. W ogóle kuku sobie zrobiłam w palec. Nie wiem, czy to widać, ale no paznokieć mi się tak złamał, że... Ała! Ale jesteś pogryziony na dupce. Nie spinaj się. Tam dzieciaki sobie stoją, trawkę jedzą. Sianko dobre. Nie trawkę, tylko sianko. Zamykamy bramę. Oj, będą za krótkie. Już widzę. Ale mam super pomocnika. Nie muszę sama po pręgu podpinać. Dziękuję, kochanie. Dobrze, to nic. No. Widać.
Nie, na razie tak jak jest okej. Co? Tak, tam są konie, no. Jazdy na rudym takie są. Wypatruję wszędzie zagrożenia. Pierwszy raz wsiadam pierwsza, co? Zawsze ty wsiadałeś pierwsza. To ty? Nie, ja wsiadłam pierwsza, faktycznie. Nie wiem, które z trzymi... O Jezu, jak zimno. Nie wiem, które z trzymi mi bardziej odpowiada, bo... Aha, bo tam motocykl stoi, wiesz? To jest chyba za długie. No brawo. Ale wieje! Zimno! Saliwan, możesz opuścić uszy? Czemu masz taką minę? No? On idzie taki... Dobra, czekaj. No wiem, a ja muszę sobie poprawić strzemię, więc to jest niebezpieczne teraz trochę. O, no, teraz jest... O Jezus, od razu lepiej. Pewniej się czuję. Dobrze. A bo Antek ma dzisiaj plan, żeby zrobić dym. Ale nie tak ten, tylko dosłownie dym. Chcę zrobić coś takiego, że mamy takie flary, bo chcemy zrobić sesję zdjęciową halloweenową i mamy takie flary, które jakby no, ten dym będą nam imitować i dzięki temu właśnie te zdjęcia będą takie, wiecie, no, fajne, klimatyczne. Dlatego też właśnie chcemy to spróbować najpierw, zanim będzie ta sesja zdjęciowa, żeby te konie przygotować do tego i troszkę z tym dymem, wiecie, tak, że tak powiem, zapoznać, no. No i Antek to pokupował wszystko i właśnie chcę to posprawdzać, a ja dzisiaj sobie troszkę potestuję. No wiecie, dużo ćwiczeń będzie wstępie, będzie zatrzymywanie, będą przejścia właśnie, chcę do ściany go dać, bo widzę, że on tutaj kombinuje, więc staramy się tutaj dojeżdżać do ściany. Na razie nic wielkiego nie robimy, ale postaramy się nauczyć troszkę, tak, nauczyć troszeczkę, tak jest, brawo. Takiego, wiecie, stania, większej cierpliwości, bo jemu tego brakuje mu tej cierpliwości. Na razie sobie chodzimy na luźnej wodze, trzymam za sprzączkę. Nie, tak jak mówię, staram się tutaj chociaż do ścian dojeżdżać. Łydeczkami oczywiście, łydeczkami. Tutaj wodzą działamy niedużo, no ale kurczę, gdzieś on tam ucieka, spływa mi normalnie do środka, więc to jest ważne dla nas. Jezu, ja tak gadam, a uwierzcie mi, no naprawdę tak wieje, jest tak zimno, że ta. Ale nie pójdę na okrągle, bo na okrągleku jest trochę za mało miejsca. Tam to już ostatecznie. Ostatecznie. Antek dzisiaj stwierdził, że nie siada, a w ogóle sprawdziłbyś mi godzinę? Spróbujemy sobie zmienić stronę, nie używając wodzy, albo używając jej jak najmniej. Tam się dzieje nic. Zobaczymy tak od środka, jak on zareaguje na to. Czekajcie. Na razie nic nie robimy. Na razie nic nie robimy. Czekajcie, dojedziemy sobie tutaj do ściany, rudy do ściany i teraz zmieniamy kierunek. Nie używając wodzy. Brawo, koniu! Brawo, koniu! I teraz zmieniamy nadal. Tu łydeczka. Tam nic nie ma. Tam nic się nie dzieje. Tak, no. Piesek się na ciebie patrzy. Piesek się na ciebie patrzy, piesek biega. Zobacz, widziałeś? No! To mamy pierwsze spłoszenie za sobą. Dobrze, że coś się nagrało. No, bo się ten, bo się leni. Już teraz będzie. Teraz już będzie. Tam motor stoi, to jest problem. No. No, rudy to zawsze tak było. Rudy to właśnie takie jest. O.
Nie no, żartuję. To młody koniec jeszcze. Ma prawo do takich rzeczy. Generalnie gdybym ja była tuż przed upadkiem, tuż po upadku i wsiadłabym na niego, to ja już po tym, co on zrobił, to ja już bym na niego nie wsiadła. Albo bym zaraz zsiadała, bo bym się bała. Nie bój się. Patrz, odpuszczam ci, tak? Brawo. Brawo. Super, jesteś odważny. Do ściany. Do ściany. Tu. Idziemy. Angażujemy się. A nie robimy. Nie. Chody boczne nie. Nie, misiu, nie. Jeszcze nie. To nie ten etap naszej rozgrzewki. Koń. Tak. Już coraz bliżej. Widziałeś? Brawo. Tak. Super. Brawo. Brawo, brawo. Tak, do ściany. Tak, brawo, super, koń. Tak. Lepiej ci? Super. No super, koń! Widzisz, jak super? Brawo, brawo. No, dobra, zmieniamy sobie stronkę na tą naszą gorszą. Konia bierzemy do robotki. Tak. Wodzę mamy luźną, ale na kontakcie. Luźniutko, ręka zamknięta na wodzy. To jest ważne. Tak, brawo. Widzicie, tutaj już przechodzimy. Wcześniej tu był problem. Szkoda, że się tam obróciło, bo byście mieli nagranie ogólnie, jak idzie. No i co? No to spróbujemy sobie zakłusować, ale tutaj przy ściance, bo jednak on z tej ściany strasznie spływa. Uwaga. Tak, no właśnie. No właśnie. I tu barierka, tak. Dobra, misiu, idziemy, bo troszkę kombinujesz za bardzo. Tak, brawo! Tak! Pięknie! Thank you.
otworzyłem, zapaliłem światło. Już po jeździe stępowaliśmy trochę. Tak! Super koń! I jesteśmy tutaj sami i troszeczkę ćwiczymy takie właśnie bycie samemu, żeby on się nie bał tego bycia samemu, żeby on troszeczkę, wiecie, tak wiarę w siebie odzyskał, żeby wiedział, że też jest dużo wart, że ma swoje zdanie i że nic się nie dzieje, jak jest sam. Tak? Chodź, Miszko! No chodź. Super koń. A co to takiego? Piłka. O jadzie. Piłeczka, tak. Piłeczka. Super koń. Super drapanko. Drapanko fajne. No patrzcie, troszkę się zgrzał. No jest, jest. Spłuczemy to później, żeby nie swędziało, wiadomo. Nóżki też schłodzimy. Występowaliśmy się już, ale jeszcze troszkę tu zostaniemy. Boże, wyglądasz jak bieda, musisz chodzić. Widzisz, misiu? Widzisz, misiu? Mam nadzieję, że dzięki Nubie uda ci się przytyć. Troszkę mięśni nabierzesz później, tak? Pogryziony masz dupsko. Pogryzione dupsko. Dobrze, że tą na ranki zamówiłam, to ci posmarujemy. Chodź. Dobry koń. Super. Rudy, co tata ma? Patrz. Wow. Co tata przyniósł? Tak jest, to jest groźne, tak? Takie groźne. Super koń. Mówiłam ci, że on cię lubi. O matko. To i tak, że nie ucieka. To jest naprawdę dużo. To, co on tu ostatnio robił, to był dramat. Ta jest fajniejsza. O, super koń. O! Dobra, słuchajcie, on już jest występowany, tak. Antek poszedł po Dantego i po Santę, bo planuje zrobić coś, czego ja wam u siebie na vlogu nie pokażę, bo to ma być na vlog do niego. Także nie będę wam właśnie tutaj, wiecie, żeby, no, żeby nie pokazywać tak dwóch rzeczy, w sensie no tej samej rzeczy na dwóch vlogach, to wam się pokażę tutaj. No sem ja i koniuch. Taki super koniuch. Powiem wam, że generalnie to ja się tak strasznie boję wracać tym motocyklem, że to jest hit, nie? Naprawdę mega się boję, bo jest mega zimno. Grubo, naprawdę jest grubo, więc to będzie ciekawe. Mam nadzieję, że ty się wytarzasz, ale coś wątpię. Chociaż może, no nie wiem, tak idziesz z niziutko ustawioną główką. Maybe. Tak już prawie, misiu. No już prawie, tak. No już. Gdzie by tutaj wyszukać takie super... Tak. No tak. Tak jest. Brawo. Super. Super. Super koń. Ojeju. Tak. Dobra, ja już wam tylko nagram, że mamy tutaj jeszcze dwa nasze konie. W ogóle jak się ustawiły śmiesznie. Dante się już bawi, więc on jest w swoim świecie. Zobacz, jak on mu pokazuje, że tym się można bawić.
jeść, kochanie. Jadłaś, tak? Zabrał cię. Patrzcie, co jej się tutaj wyrobiło. Musimy to podplątywać. Dramat jakiś. No, więc ja wam tylko pokażę to i już więcej nic wam nie powiem. Resztę zobaczycie u Antka na kanale. Tak? Nie, no u ciebie też. Nie, u mnie nie. Na pewno, na pewno. To jest mega, więc musicie wejść, zobaczyć, bo nie chcę dwóch rzeczy dodawać. No, ale zobaczycie. Jej! Nie boi się tego dotknąć. Dante mu pokazał. Dante, masz tutaj ten sianko. Nie, sianko. Dobra, to idź. Antek. Ty też się będziesz tarzał znowu i Santa też. Chciał, ale się odsunęła. Ogólnie, co chcę wam powiedzieć, to, że ja w tym momencie jestem w moim raju. Naprawdę. Tu mamy Danteusza, tam mamy Santino i Sullivana. I dosłownie jesteśmy wszyscy w komplecie i ja się tak dobrze to czuję. Po prostu to jest mój taki raj, naprawdę. To jest mój raj. No, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty się przytulasz, jejku. Kochane. Santino tam sobie poszła oglądać, ale to... Patrzcie, jak się bawią. Santa! Dante, super koń! No i dobra, coś z czego jestem mega dumna, to, że Sullivan w końcu może jeść normalnie w boksie i że nie panikuje, że tu jest. Tu Santino też sobie je oczywiście rzeczy z nóg, bo Jezu, wystraszyła się, chciałam ci poprawić tylko nosku. I Danteusz też sobie je na spokojnie, wszystkie sobie jedzą. Także smacznego. Cieszę się, bo ostatnio to było niemożliwe, naprawdę, on wybiegał stąd, uciekał, wykrzywił to zamknięcie tutaj, no, były z nim naprawdę różne niefajne sytuacje, a teraz super.